Cześć, z tej strony Sargon, a to jest kolejny odcinek z Rise of Nations. I wracamy do rozgrywki, jest tylko chwilę, mi się gra pozacina, ale powoli się ogarnie, no. Włączyłem ją wraz z nagrywaniem i wtedy może trochę się właśnie zacinać. Właśnie przeszliśmy do epoki współczesnej, załączę tylko oczywiście muzykę. No i wracamy. Może nie głupim rozwiązaniem byłoby po prostu wrzucenie soundtracku w tle do rozgrywki. Soundtracku z gry. Nie wiem. A podczas nagrywania po prostu wyciszenie całkowicie muzyki. No nie wiem, nie wiem. Już ja nie lubię grać bez muzyki w tle. Po raz kolejny przepraszam za ten poruszenie ekranu. Pod koniec poprzedniego odcinka broniliśmy się przed... No nieźle. Atomówkę na nas pieprznęli tutaj. Prosto, kurde, w stolicę. Jeb. I chuj. Sobie rzucili bombę w dupie, mają, że się cały świat rozwala. Oni se mogą. No dobra. To jest taki trochę problem. Ale to rozwiązanie jak najbardziej. Po pierwsze sobie zrobimy uniwersytet. Trzeba te budynki teraz dosyć daleko od siebie. I przede wszystkim daleko od... miasta budować. Atomówki, jak widać, mają limit. Więcej niż 9 nie puszczą. Choćby nie wiem co, bo się... gra skończy. Ja w sumie nie wiem, jak to się kończy gra po wyrzuceniu zbyt dużej ilości bomb atomowych podczas podboju świata scenariusza. Bo zwykle to wiadomo, od razu się gra kończy. No dobra, świątynie, niech to wszystko powstaje gdzieś tutaj. Targ sobie tutaj zrobimy. Teraz na drugie miasto mi spuszczają. To nie jest aż takie duże, więc tutaj mi jest mniejszy problem. Dobrze. Wywołajcie tutaj Armagedon i skończy się. Chuje głupie. Przepraszam trochę za słownictwo, ale jest ono adekwatne do tego, co się tutaj dzieje. Naśladując pewnego znanego youtubera. Znanego przynajmniej w porównaniu do mnie. No dobra. Mają tutaj broń ciężką, a ja mam tutaj czołgi. Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, bo mnie tutaj niszczą, kontrują. Poza tym atak w ogóle przypuszczają niezły. No dobra, kolejny atak. Ja muszę sobie wyszkolić te wojska, ale przede wszystkim upgrade'y. Żołnierzy. Dobra, karabin maszynowy i tak na razie nie robię ich, więc odpuszczę to. No i szpiegów trzeba wykorzystać do tego. Haubice sobie przekupię. Miotacze ognia. Jakiegoś tam... czołga. Ty jeszcze nie masz chyba tych punktów craftu. No dobra, przekupujcie się. I chyba tyle mogę na razie zrobić. Niech się robi piechota, niech się robią czołgi. I trzeba to miasto odbudować. I to jest problem, że ja nie mogę się skupić na kilku rzeczach jednocześnie. Komputer może. On sobie może tak puszczać atomówki i mieć w dupie wszystko. No dobra, w takim razie tutaj przede wszystkim trzeba wybudować smelter, czyli kuźnię. I jeszcze te najważniejsze budynki, wiadomo które. Chociaż obecnie... czy uniwersytet jest mi tak potrzebny? No, przydałby się na pewno. No i jeszcze market. A nie, no market jest, stoi, wybudowałem go właśnie. No dobra, to chyba tyle w tym mieście. Tutaj jeszcze oczywiście wszystkiego nie odbudowałem. Jeszcze tartak, a nie, no, był tutaj tartak, ale nie wiem, co się z nim stało. Wydawało mi się, że on przetrwał z minimalną ilością zdrowia, życia. Nie, zdrowia nie, życie już bardziej pasuje, ale... A przekupię se. Ci szpiedzy są tak irytującą jednostką. Bo ciężko to w ogóle wykryć jest. Tu chyba do szpiegów, do wykrywania szpiegów trzeba mieć chyba oddziały specjalne, jeśli się nie mylę. Komandości tu jeszcze są. Oni chyba też już by dawali radę. Ale ja sobie poulepszam. No dobra. 7 atomówek mogą jeszcze na mnie zrzucić. Ja już się nie będę chyba bawił w budowę
silosu atomowego, chociaż... Może ja nawet nie wiem, gdzie on ma stolicę. Ciekawe, skąd on wie o moich. Tutaj ma tego generała cały czas. Co ciekawe, w sumie mogę go zlikwidować. Dobra, oddziały tutaj. No i już mogę robić ogromną armię. Jeszcze działa przeciwlotnicze. I czołgi. Mam chyba jakieś działa przeciwlotnicze, ale nie, to są armaty same. Jeszcze haubice trzeba zrobić. Opracować, no i już będę na podobnym poziomie co oni. Te myśliwce tutaj będą cały czas zniszczone przeze mnie. Więc tutaj nie ma się co martwić. Czy ja jeszcze coś ważnego muszę tu wybudować? Rafineria. Na pewno przydatna. Poza tym biblioteki nie mam żadnej, bo mi ją rozwalili. Biblioteka może powstać byle gdzie. Na przykład tu. Będę ją miał pod ręką przynajmniej. A potrzebuję kolejnych badań, bo tak tu będę stał w miejscu. Tutaj chyba w końcu nie wybudowałem niczego. Dobra, zrobię tutaj karawanę. Potrzebuję tutaj w tym miejscu jednego z ludzi. Siedź sobie tu, kolego. No i gdzie jest ta biblioteka? Tutaj ona powstawała. Okej, jest biblioteka. Po pierwsze komputeryzacja, jeśli się nie mylę, tak to badanie się nazywa. Tu jeszcze sobie zrobimy rafinerię. Wciąż to wydobycie ropy nie jest jakieś bardzo dobre. No, nie atakują nas teraz. Ostatni upgrade. Haubice teraz, trochę ich potrzeba. Działa przeciwlotnicze. To jest pewnie jakiś zwiadowca albo coś w tym stylu. Nie no, czołg pojedynczy. Aha, dobra. Coś takiego zwiastuje, coś takiego. Dobra, szpiegowie. Nasze panie. No, inteligencją to oni nie grzeszą. Tylko tyle można tutaj powiedzieć. Nie ma co nawet szpiegów wykorzystywać na razie, bo nic to nie da. Prędzej ich zniszczę, niż oni dopłyną. Chociaż tutaj sobie powylądowywali, ale wracają się, żeby dostać w dupę. Bo lubią. Nie będę im tego bronił. W takim razie ja sobie porobię badania. Większość ludzi mi przynajmniej przeżyła, to jest jakiś tam plus. Tylko tutaj zniszczyli mi pola w tym mieście, ale... Co to za problem, zaraz sobie je odbudujemy. Do domu wrócimy. Miasto odbudujemy. Tak samo pola. Tutaj mnie trochę niszczą. Ale to już niedługo, to już niedługo. Ja już mam tutaj taką armię, że niedługo będę gotowy na desant. Tylko jeszcze trzeba się dozbroić. Dobra, to miasto z powrotem chcą mi zniszczyć. Błąd. Nic mi tutaj nie zrobią praktycznie. Może miasto zostało zniszczone, a nawet pracownicy kopalni nie ucierpieli. W ogóle. No, atomówki tutaj są mordercze, ale nie mają zbyt dużego zasięgu. Aby mi spuścił na tę armię atomówkę, no to by mi zagroziło. Mhm, spoko, zdobył sobie miasto. Nie jest to jakiś wielki problem. Dobra, a i tam, no i tam. Po raz kolejny na stolicę. Nie ma co tego naprawiać w takim wypadku. I żyją. Żyją ludzie, co tam, że atomówka obok walnęła. Oni żyją, mają się dobrze. Te bomby atomowe zbyt dużego zasięgu nie mają, jeszcze może 5 zrzucić. Komputer nie powinien wszystkich zrzucać. Nie wydaje mi się, żeby był zaprogramowany tak. Ale jeszcze mamy sporo czasu do końca gry. Zrobię sobie dodatkowo te badania, ale poza nimi jakichś generałów. Jeszcze trzeba więcej
supply wagonów, bo mam ich trochę mało. Tutaj jakieś badania opracować trzeba. Kolejne miasto mi chce rozwalić, spoko. Znaczy nie spoko, ale przeżyję to. Co mi tu zniszczą? Aha, od tej strony teraz idą, okej. Nie podoba mi się ich zachowanie, bardzo mi się ono nie podoba. No ale mocne zostają. On będzie mi przekupował jednostki, ja mu w sumie nie mam jak, bo ja od razu go rozwalam. Mam po prostu zbyt dużą przewagę tutaj liczebną. Dobra, to badanie. Potem to, bo limit mi się kończy. Mimo, że mam kolosa z RODO, z którym zwiększa limit o 50, jeśli się nie mylę. Ewentualnie o 25, nie jestem tutaj tego pewien tak naprawdę. Ale jakie to ma znaczenie? Dobra, trzeba trochę to miasto odbudować. Parę budynków postawić. Czyli tartak. Tutaj niech sobie powstanie. Ty postaw uniwersytet. Ty postaw świątynię. I od razu jeszcze niech powstanie tutaj targ. I może to przetrwa, może te budynki nie zostaną zniszczone. To niech się pali. To miasto oczywiście odzyskałem szybko. Ale dużo łodzi podwodnych. Nie mam możliwości zniszczenia i to jest problem. Trzeba szybko zrobić coś, czego jeszcze nie mam, czyli port. Trzeba w końcu zacząć go budować, bo on mnie jeszcze tutaj denerwuje. A floty jeszcze potrzebuje. Dobra, jest ok. Jest ok. Czy tu jakieś jednostki się ostały? Nie. Bardzo dobrze, że się nie ostały. Buduj ten port, kolego, a ja tutaj sobie będę robił badanie kolejne. Brakuje wiedzy, bo nie mam uczonych, bo wszystkich prawie powybijali. Potrzebuję jeszcze trochę tych uczonych. Mimo, że na razie i tak ich nie mogę zrobić, ale potem badania się przydadzą. Chociaż z drugiej strony. A niech powstaną, ta siódemka to mi za dużo już miejsca nie zabierze. Teraz przede wszystkim dreadnoughty. Nie, destroyery. To są lekkie okręty, które zmiażdżą po prostu te oddziały okrętów podwodnych i będzie spokój. Submarine. No, tylko że ich jest dużo, ich jest za dużo. Poza tym potrzebuję też battleshipów. Ale to za chwilę. Po prostu do transportu wojska. Przez morze. Bo w sumie to jest Morze Czerwone. Poza tym sobie badania dokończę. To nie jest mi jakoś potrzebne, ale dobra, niech będzie. Tutaj wiedzy potrzebne chyba tyle. Dobra, zrobię to, bo mam dość dużo drewno. O, ten już się przedostał na drugą stronę. Kolejne miasto, a właściwie po raz kolejny chcą mi to miasto zniszczyć. Które w sumie nie jest dla nich żadnym problemem, ale skoro chcą. Dobra, zaraz się zaczną robić ciężkie okręty. Lotniskowiec, zastanawiam się. No ale te okręty jak najbardziej. Po raz kolejny limit. Zajęty całkowicie, dosyć szybko, muszę przyznać. Chyba, że te okręty zabierają więcej niż jeden punkt limitu. Ale nie wydaje mi się. Chociaż nie, te zajmują dwa. Dobra, ciekawe, nigdy
nie zwracam na to uwagi, szczerze mówiąc. Ale dobrze wiedzieli takie rzeczy. Trochę wiedzy mi brakuje. Ale tak czy siak, mam już wystarczająco dużo okrętów, żeby tutaj im coś zrobić. Stolicy im jeszcze nie odkryłem. Prawdopodobnie jest bardziej tutaj. Ewentualnie gdzieś tu? Nie wydaje mi się, nie wiem gdzie może być. Chyba tu gdzieś, w tych okolicach. Tak mi się wydaje, że w tamtym miejscach może być położona. No porządne, to są już okręty. Nie wiem, co oni tak w tą stronę idą zawsze. A się pewnie za chwilę wrócą, jak to zwykle bywa z nimi. Co mogę jeszcze zrobić z fortem? To i to. No i ciekawie, co tutaj zrobiło teraz. Dobra, pomóżcie im tam. Towarzysze, skoro już jestem komunistą podczas tej rozgrywki. No bardzo to jest takie no, genialne, że cały czas się zmienia zresztą tak co rozgrywka, ale... A jakie to ma znaczenie. Dobra, tutaj potrzebujemy ciężkich okrętów. Łodzie podwodne także się przydadzą zawsze. No i dobra, transportujemy wojsko, bo nie ma co. Ja już wolałbym najpierw osiągnąć przewagę na morzu, z drugiej strony nie chcę czekać tyle czasu. Ci też zajmują dwa limitu, łodzie podwodne. Szkoda, ale trudno, potrzebne są. Na pewno się przydadzą. Teraz to oni będą się bronić. Bo płynie ogromny desant, oni takiego nigdy nie zrobili. Taki jest duży. O Jezu, o kurde, nieźle. Wyniszczcie okręty podwodne. Moje okręty podwodne chyba już nie istnieją. Albo ich nie widzę. Wyniszczcie ciężkie okręty. A wy tutaj gdzieś lądujcie szybko. Popoki! Tutaj! W tą stronę! Wy nic nie robicie. Płynąć do walki. Oni tutaj mają wojsko. Niewielkie, ale mają jakieś. Zniszczyć ich. Więcej oddziałów. Więcej czołgów. Jakieś pojazdy opancerzone. Wszystko, co można. Nasi szpiedzy są tutaj. Niech płyną tutaj. To też się przyda. Takie wsparcie. Dobra, on ma te łodzie podwodne, ale... Za chwilę wyląduje już całą armię. Pewnie dużo z nich zginęło, to prawie normalnie jak Omaha Beach. To ten desant w to miejsce. W sumie o podobny okres w historii. Bo ten okres współczesny to w sumie obejmuje też czas pierwszej wojny. Podczas Rise of Nations. Między innymi w sumie dlatego, że na przykład ZSRR ma Katiusze. W tym okresie Niemcy mają Tygrysy i te i ogólnie wszystkie jednostki takie typowe dla II wojny są w tym czasie. ZSRR ma jeszcze jakieś specjalne, chociaż w sumie Rosjanie tutaj mają jakąś specjalną piechotę tutaj w tym okresie. W sumie w kolejnym też, ale w tym także. Czerwoną Straż, tak się nazywali chyba w polskiej wersji, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, wy tutaj musicie tak siedzieć. Jeszcze lekkie statki bym dobudował. Idź tam. Nie battleship, tylko te lekkie. Te. Okej. Bo te łodzie podwodne mi będą niszczyć. Co to ma znaczyć?
Nie wiem. Nie ma tej armii za dużo już. Ale płynie wsparcie. Za chwilę kolejne jednostki będą wyprodukowane. A może jest tego dużo, tylko się nie wydaje, bo w sumie trochę te armie są rozproszone, ale tak czy siak. Zdobyliśmy Aksum, spoko, jedno miasto zdobyte. Tylko potrzebujemy wsparcia tutaj do walki z nimi. Szpiedzy już mi wylądowali, w sumie tylko dwójka, ale przydadzą się. W sumie w ogóle nie robiłem karabinów maszynowych. To też jest taka ciekawa rzecz. Nie, tu jest stolica, tak, Napata. Wy może zdołacie to zająć, nie ma ich was zbyt dużo, ale miasto jest małe. Flota przeciwnika praktycznie już jest zneutralizowana. Niby mają to jeszcze jakieś statki sobie produkują, ale co to za zagrożenie, żadne dla nas. Większy problem jest z tą armią, bo ona nam tu może to miasto odbić. Nie, w sumie my go nawet nie zajęliśmy. Wydawało mi się, że tak, ale jednak nie. Ciekawostka. W ogóle nie robię karabinów maszynowych też, ale one są dobre na piechotę. Tylko, że działają trochę podobnie do artylerii, czyli muszą się po prostu tutaj rozłożyć. Z jakichś wojen pozycyjnych do obrony szczególnie są dobre. To jest co ma w sumie przełożenie w historii. Co z Dongolą? Zdobyte miasto? Okej. Okay. Tu jest jeszcze jakieś jedno. Można je zająć także. Statki na południe tu bardziej się przydadzą. W sumie te ciężkie statki chyba nawet nie są takie złe do walki z budynkami. Strong versus buildings, dokładnie. Więc warto je zrobić. I kilka przynajmniej takich na pewno się tu przydadzą, chociaż z drugiej strony to już jest zdobyte. Skupmy się na armii lądowej. Kolejne jednostki, więcej. Czołgi. Pojazdy opancerzone, czołgi. Haubice, no i ich tyle. To miasto zaraz sobie zdobędziemy, chociaż jest duże, no i to jest problem, więc możliwe, że się obroni. Ale to trudne, no najwyżej się obroni. Nie mam tej haubic, nie chcę mi się ich tutaj sprowadzać. Aż tutaj jakieś są, dobra, iście to zniszczyć, może dacie radę. Jak nie, to trudno. Jeszcze wy, bo przydać tam wóz z zaopatrzeniem. Wy tutaj musicie walczyć. Z murzynkami. Dobra. Napata za chwilę zostanie zajęta przez nasz oddział, tylko że tu jest sporo tych budynków wojskowych. I koszar, i w ogóle wszystkiego. Na redutę. Trzeba ruszać na redutę Ordona. Jeszcze tutaj sobie możecie popłynąć. No nieźle, nieźle. Myślę, że ta misja poszła. Nawet w miarę szybko, w miarę sprawnie. No, nie zwracam uwagi na to, ile ten odcinek trwa i to jest trochę problem. Bo nie będę wiedział, kiedy go zakończyć. Na pewno to sobie skończymy podbijanie, ale to chyba byłoby za krótkie. Nie sądzicie? Adulis. Wóz zaopatrzeń tu miał jechać i nie wiem, gdzie tutaj został. Miałeś tu jechać, kolego. Potrzebuję też piechoty, żeby to miasto przynajmniej zająć, bo bez piechoty się nie da zająć miasta. Tak to tutaj działa w tej grze. No, ciężko zdobyć tą Napatę. Cały czas nam tutaj bardzo dużo oddziałów zabijają. No ale kolejne wsparcie zaraz przybędzie. Naprawdę spore wsparcie, dużo czołgów. Piechoty też nie mało. Zwykła piechota lekka. Więcej haubic. Niszczę wszystkie budynki poza miastem. Chociaż miasto też zniszczą, dlatego niszczą te budynki. Dobra, zaraz sobie to miasto zajmiemy. Z tym jest większy problem.
Wy tutaj też musicie ruszyć jak najszybciej na napaty. Wszyscy na napaty. Żołnierze. Następcy Mongołów. Wielkiego Imperium Mongolskiego, które wciąż istnieje i podczas II wojny światowej walczy z Nubijczykami potężnymi. Aż potężnymi. Tacy sobie średni są. Jakieś dużo terytoriów nie mają. Ale przetrwali długo. W przeciwieństwie do niektórych nacji. Więc za to im się szacunek zależy. No ale ja nie miałem tych większych problemów z ich pokonaniem. No ale to jest ogromna zaleta, jak już mówiłem, morza, bo dzięki temu po prostu nie mam tego zagrożenia z ich strony tak naprawdę. Na początku byłem dosyć bezpieczny, mogłem się spokojnie rozwijać ekonomicznie, a potem mogłem zrobić ogromną armię. No i ich zniszczyć. Kolejne wojska, dużo bardzo broni przeciwpancernej. No ale tutaj dzielnie się bronią w tej stolicy. Ciekawe. Ale niszczą powoli budynki. No nieźle, chyba będę musiał się trochę wycofać. I na pewno mam tutaj właśnie towarzysza. To miasto już mogę z niego korzystać bardzo dobrze. Buduj tutaj to. Po drugie buduj to. Po trzecie buduj to. I tyle. A wyniszczcie. Co się da. Trzeba się przedrzeć do napady. Bardzo dzielnie się to miasto broni. Trochę chałubic można wysłać tutaj, żeby to przy okazji zniszczyć miasteczko. Być może jeszcze ma coś tutaj, ale nie będę się już tym przejmował tak bardzo. Chociaż jeśli przetrwa, to zajmiemy. Jeśli tam rzeczywiście coś jest. Tych badań nawet zrobić nie mogę w sumie. Dawać to. To też. Bo czemu nie? Mogę. To sobie wezmę. Są sobie żołnierze ich. Przy okazji z Gebel Barkal zdobędę. No i napata zdobyta w końcu. Albo jednak nie, wydawało mi się. Nie mam piechoty. Oni mają tutaj cały czas to wojsko i to jest problem. Ale za chwilę nie będzie to problem. W ogóle nie robię miotaczy ognia. W ogóle z nich nie korzystam. Być może to błąd. Dobre są na garnizony. Entrenchments. Nie wiem, co to jest entrenchments. Ale oni chyba byli dobrzy na wieże. Na okopy. Tylko, że... Nie wiem, co jest tutaj okopem. Bo te wieże się nazywają bunkry. Jeśli dobrze pamiętam. To są bunkry niby. W sumie wygląda jak bunkier. No. Koniec! Napata zdobyta! Kolejny naród zdobyty, podbity przez wielkie mongolskie imperium. Dobra, do strategicznej mapy przechodzimy dalej. Oczywiście chwilę musi się załadować, ale o tym już wspominałem niejednokrotnie. No i co teraz zrobimy? Może mnie ktoś się zaatakuje, taka też możliwość istnieje. Przynajmniej zdobyłem też kolejny cud, to także jest duża zaleta Koloseum. Tutaj są Hiszpanie, spoko, niech se tam będą. Jakby Hiszpanie teraz zdobyli coś od tych, to ja mógłbym sobie ich podbijać. Od Rzymian jakby tutaj zdobyli, ale niestety na to się nie zanosi. No trochę tur jeszcze jest, jeszcze chwila. Czasu na zdobycie tego świata, ale czy ja zdołam? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy uda mi się to wszystko podbić. Na Brytyjczyków tędy nie chcę iść, to jest po prostu nieopłacalne. Będę im tak podbijał po terytorium, jak to będzie wyglądało.
Ktoś tutaj je atakuje. Wszyscy ponieśli porażki. Bo te tereny są już dość mocno bronione. Mógłbym podbić to, byłoby taka sama sytuacja z rzeką. Chyba, że tu byłoby takie małe przejście, ale tak czy siak myślę, że byłoby ok. Jeśli chodzi o podbój tego terytorium. Południowa Afryka miałbym tutaj wsparcie, ale musiałbym poczekać turę. Mogę zrobić tak i zaatakować tych Hiszpanów nieszczęsnych. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze dyplomację bym sobie zobaczył. To tutaj chyba się sprawdza. No i oni są właśnie z tymi Brytyjczykami w sojuszu. To jest problem. Nie wiem, co ja mam z nimi zrobić. Nie mam pojęcia. Aztecs i Inka. Oni są z Hiszpanami. Historycznie bardzo, bardzo historycznie. No dobra, to bym bardzo chciał zdobyć, żebym mógł sobie chociaż tutaj pójść. Można by coś takiego zrobić na przykład. Skoro, że to wszystko ma teraz jedną obronność, ale z drugiej strony jakie to ma znaczenie? Skoro ja i tak tutaj się nie będę miał przed kim bronić. No się zastanawiam, czy podbijać tą Hiszpanię tak pojedynczo, czy iść na tych Brytyjczyków. Z drugiej strony to będzie bezsensowne trochę. Tak troszeczkę. Tu tak samo byłaby analogiczna sytuacja z tą wodą, ale czy warto na jedno terytorium potem tak po kolei to wszystko podbijać? I nie wiadomo nawet, czy bym to wygrał, a to by chyba całą grę mi zajęło. Lepiej chyba wziąć z nimi sojusz. Najlepiej to chyba poczekać jedną turę. I Rzym podbił Hiszpanię. Okej. Okay. No Rzym to niezłe są przechłopy. W takim sytuacji to ja mam tylko jedną drogę. Trzeba ruszać na Brytolii. Ja tutaj nie będę się z Rzymem bił chyba. Co nie, chyba niemądry taki pomysł. Wojsko muszę przemieścić w takim razie tutaj trochę. Powoli sobie będę je przemieszczał. No i będzie trzeba walczyć, bo nie mam innej możliwości. Chyba, że dadzą mi na przykład to terytorium. Udałoby mi się przehandlować za jakieś tutaj ziemię. I wtedy, no, można by coś innego pokombinować, albo po prostu Francję i zaatakować ich. Takie trochę oszukaństwo, ale Francja wcale nie jest takie niemożliwe, żeby mi jej nie oddali, bo tu nic nie ma. Nie ma żadnych specjalnych surowców, więc takie terytorium nie byłoby dla nich jakoś dużo warte. Mógłbym na przykład im Etiopię oddać. Tutaj ona jest bogatsza od Francji, realistyczne bardzo. Z drugiej strony tutaj nie ma żadnej obronności, a tutaj jest czwarty punkt. To też na pewno będzie miało wpływ. I z jeszcze jednej strony tutaj nie ma centrum zaopatrzeniowego, ja bym tutaj armii nie miał. Musiałbym sobie Alpy wziąć i Francję. Nie wiem, czy tak zrobić, czy nie zrobić. Spróbowałbym. Bo tak to bym tutaj chyba 6 tur szedł i nie wiadomo, czy ja bym to wszystko wygrał. Wycofam się na razie. I chyba coś takiego wykombinuję. Oddam im jakieś ziemie bezsensowne, na przykład Ural im mogę oddać. Tylko tutaj chciałbym mieć granicę tak sobie, żeby była. Podbiłbym sobie Brytyjczyków, a potem poszedł na tą Amerykę Łacińską i byłby koniec gry. Tak więc handlujmy, handlujmy. Ja chcę od was Francję oraz Szwajcarię, czy Alpy to się nazywało tutaj. Alps oraz France. A ja im mogę dać na przykład Ethiopian Highlands. Wszystko oprócz Egiptu. Jak to w sumie wyglądało tutaj? O, to bym mi oddał i to. Myślę, że warto. Ewentualnie jeszcze Ural. Ponieważ Ural to by zawsze była strata armii, ale te armii tak mi się na nic nie przydadzą. Mogę im oddać Centralną Afrykę i Ural na przykład za Francję i Alpy. Zobaczymy. Tak, żeby były też jakieś granice sensowne. Chociaż patrząc na to, chociaż jak już podbiję całą Wielką Brytanię, to te granice będą dosyć sensowne. Więc tak zrobimy. W drugim odcinku sobie zaczniemy chyba tą
walkę o Wyspy Brytyjskie. Może ten odcinek będzie trochę krótszy, ale ta negocjacja chwilę trwa, jak sam widzicie, bo sporo tutaj gadam. Dobra, Alpy oraz Francja. Za Central Africa, Ethiopian Highlands. Propose. Chcę jeszcze Hokkaido. Nie, bo będą brzydkie granice, nie mogę im dać. Hokkaido wezmę wam, ale dam wam Ural. Co wy na to? Alpy Francja, Central Africa? Chyba tak. Chyba to. A, jeszcze chcą kasę ode mnie. Kasę jeszcze chcą. Owy, owy. No dobra. Nie mogę tutaj? A, co ja robię? O co chodzi? Aha, bo ja straciłem centrum za to i mi zabrało automatycznie armię, ale za mnie głupek. Dobra, w takim razie coś innego. Muszę od nich jeszcze jedno centrum zdobyć. Na przykład u Hedżas. I im oddać jakieś biedne prowincje na przykład. Znaczy, może niekoniecznie biedne, ale prowincje bez tych rzeczy. No. Wiadomo, o co chodzi. Ewentualnie mogę ich teraz podbić. I odzyskać to wszystko. Zdradziecki sojusznik być. No dobra, ale nie, zobaczymy, czy tak będzie. Jeśli uda się zdobyć Wielką Brytanię, to potem ich zaatakujemy, będzie śmiesznie, tak? Aż mogłem tego nie mówić i potem tak zrobić pod koniec odcinka, żeby był taki surprise'ik. No, znaczy pod koniec serii. Po podboju tych tutaj wszystkich. Jeszcze murzynków. Ale dobra, za chwilę. W takim razie ja potrzebuję od was. Potrzebuję od was Hedżazu. A ja wam dam. Co ja wam dam? Coś bez armii. I coś bez cudów najlepiej. Bo cudy są przydatne. Nubia. Dam wam poza Nubią. Francji wam nie mogę niestety dać. Stepy. Syberię mogę wam dać. Stepy. Takie trochę rodzinne terytorium. Okej. Okay. Dobra, jest wszystko tak, jak chciałem, żeby było. Oni sobie zdobyli to terytorium. No, ale to nie jest dla nas problem. Ciekawe, czy oni mają więcej terenów teraz ode mnie, ale co ja się tym będę przejmował? To są moi wierni sojusznicy, już nieraz nam pomagali, a teraz my zaatakujemy ich sojusznika. Ale to zrobimy sobie już w odcinku kolejnym, bo ten już mam nadzieję, że jest dość długi i że wystarczy tyle. Ewentualnie będzie nieco krótszy. Tak więc dzięki za uwagę i mam nadzieję, że się odcinek wam podobał. Zachęcam do jego ocenienia i do jego skomentowania i czekania na kolejne odcinki z tej lub też innej serii. Cześć!